Cześć, tu wikipedysta Pałajek 38, czyli Jajek. Pokażę Wam, jak wstawiać infobox w artykule Wikipedii, używając do tego edytora wizualnego. Na ekranie widzicie już biogram Jana Mieczysława Zbijakowskiego, fikcyjnego naukowca, teoretyka gry w dwa ognie, który stworzyłem w poprzednich filmikach w tej serii. Teraz chcemy dodać do niego infobox, ale na początek zastanówmy się, czym w ogóle jest infobox. Posłuchajmy się przykładem biogramu prawdziwego, wybitnego naukowca profesora Henryka Samsonowicza. Jak widzicie, tutaj po prawej stronie znajduje się taka ramka, w której wypisane zostały w takiej bardzo suchej, faktograficznej formie najważniejsze fakty z życia pana profesora. I to jest właśnie infobox, taka ramka. Inne artykuły na inne tematy mają swoje własne infoboxy, jednak wyglądają one trochę inaczej. Przykładowo tutaj mamy artykuł o drużynie siatkarskiej, tutaj o Sanach, czyli o bardzo znanej artystce, wokalistce, a tutaj o Bułgarii, czyli oczywiście o państwie. Jak widzicie, infoboxy dla różnych tematów różnią się od siebie, ponieważ zupełnie inne pola, które my nazywamy parametrami, będzie miał infobox dotyczący człowieka, a konkretnie naukowca. Inne parametry będą dotyczyły drużyny sportowej, inne człowieka, ale będącego artystą, a nie naukowcem. I inne dotyczące państwa. I mamy również bardzo wiele innych infoboxów do innych tematów. Więc zanim wstawimy infobox do artykułu o profesorze Zbijakowskim, musimy ustalić, który właściwy infobox będziemy stosowali w naszym artykule. I teraz wracamy do tych czterech przykładów. I w każdym z nich wystarczy, że włączę na chwilę edytor wizualny, nawet nic nie edytując, tylko chodzi o to, żeby mieć dostęp do trybu edycji, czyli klikam edytuj. I teraz wystarczy, że kliknę raz na ten infobox i od razu pokazuje mi się nazwa szablonu, który został zastosowany, żeby go stworzyć. Tutaj infobox został utworzony z szablonu naukowiec infobox. W przypadku artykułu o ZAKS-ie klub sportowy infobox. W przypadku artykułu o Sanach, artysta muzyczny infobox i w przypadku artykułu o Bułgarii, państwo infobox. Mam nadzieję, że wiecie już, o co chodzi. No i teraz oczywistym jest, że my w naszym artykule o profesorze Zbijakowskim będziemy stosowali ten sam szablon, który został użyty przy biografii profesora Samsonowicza, czyli naukowiec infobox. Więc zamkniemy już te przykłady. Nie będą nam już potrzebne. Za to zabieramy się za wstawienie infoboxu już w naszej biografii profesora Zbijakowskiego. Włączamy edytor wizualny klikając na górze edytuj. Przechodzimy na sam początek artykułu, a nawet tworzymy sobie nowy wiersz. Będzie nam najwygodniej w ten sposób. Wstaw szablon. I teraz musimy wyszukać ten szablon infoboxu, który uznaliśmy za najbardziej pasujący do naszego artykułu. Więc jak już ustaliliśmy, jest to naukowiec infobox. OK. I teraz jak widzicie tutaj na środku wyświetliły nam się pola, które autorzy tego szablonu uznali za najczęściej stosowane i sugerują, bo te gwiazdki to jest sugerowanie, to nie jest takie twarde obowiązkowe, żeby właśnie te pola wypełniać za każdym razem, kiedy będziemy wstawiać ten infobox. Natomiast tutaj po lewej stronie mamy całą ogromną listę innych pól, które opcjonalnie możemy wykorzystać. Przy niektórych szablonach infoboxów to bogactwo pól jest mniejsze, przy innych jest większe. Akurat infobox dla naukowców charakteryzuje się tym, że mamy bardzo dużo pól, których możemy potencjalnie skorzystać. I teraz zobaczcie, że otworzyłem sobie ten sam artykuł w dwóch oknach. W jednym będę edytował, a w drugim będę sobie tylko podglądał. Bo wypełnianie infoboxu to jest w dużej mierze przepisywanie danych zgromadzonych wcześniej w treści artykułu w nowej formie, takiej bardziej lakonicznej. Więc zastanówmy się, oczywiście na początek możemy wypełnić najbardziej oczywiste pole, Jan Mieczysław Zbijakowski. I skoro już ustaliliśmy wcześniej w jednym z poprzednich filmików, że rolę profesora Zbijakowskiego, jeśli chodzi o jego twarz, będę grał ja, to możemy również otworzyć sobie to zdjęcie, żeby przypomnieć sobie, jak się nazywa plik, który je zawiera. I wstawiamy nazwę tego pliku tutaj, po to, żeby
grafika stała się częścią infoboxu. I możemy z tego wyjść. Teraz stopień lub tytuł naukowy. Jak pamiętamy, pan profesor jest profesorem, więc profesor. I często podajemy od razu jakich nauk. Nauk o kulturze fizycznej. Generalnie proponuję wam, zanim zaczniecie wstawiać infoboxy z danej dziedziny, żebyście pooglądali po prostu jak najwięcej artykułów dotyczących podobnej tematyki i wtedy zobaczycie, jakie zwyczaje edycyjne panują wśród wikipedystów, którzy edytują artykuły właśnie z tej dziedziny. Jednym z takich zwyczajów w przypadku naukowców jest to, że gdy podajemy w tym polu infoboxu stopień lub tytuł naukowy, to od razu podajemy też jakich nauk. Zresztą jest to opisane też w opisie tego pola. Można sobie to zobaczyć. I teraz nie będziemy wypełniali wszystkich tych pól, natomiast musimy wybrać z tej listy pola, do których mamy dane. Więc na pewno mamy datę urodzenia w tym artykule, na pewno mamy miejsce urodzenia. Zwróćcie uwagę, że korzystam z wyszukiwarki pól, żeby za każdym razem nie szukać tego wszystkiego na tej całej liście wzrokowo. Wiemy również, o ile pamiętam, tak, wiemy kiedy i gdzie pan profesor uzyskał swój doktorat, więc możemy od razu włączyć trzy pola związane z doktoratem: data, dyscyplina i uczelnia. I to samo, jeśli chodzi o habilitację. I wiemy również, kiedy uzyskał profesora, więc możemy również to pole zaznaczyć. OK. No dobra, i mamy zestaw pól, który wypełnimy na podstawie danych, które mamy w artykule, więc możemy nawet skopiować przez Ctrl-C, Ctrl-V datę urodzenia. Możemy skopiować miejsce urodzenia, aczkolwiek będziemy musieli doprowadzić się do mianownika, więc szczebrze szyn. I teraz, jeżeli chcemy, żeby powstał nam tutaj niebieski link, żeby to nie był tylko tekst, ale żeby ten tekst od razu linkował do artykułu o tym mieście, to musimy zastosować mały fragment edycji przy pomocy kodu źródłowego. To znaczy w kodzie źródłowym link wewnętrzny to jest podwójny nawias kwadratowy po obu stronach. Jeżeli nie jesteście zupełnie obeznani z kodem źródłowym, możecie po prostu w infoboxie zostawiać sam, że tak powiem, goły tekst i też się nic strasznego nie stanie, ale jeżeli możecie tworzyć linki w taki sposób, na pewno będzie to dodatkowa wartość. I teraz doktorat, data. Pan profesor uzyskał w 1980 doktorat. Oczywiście przypominam, że jest to fikcyjna postać stworzona na potrzeby ćwiczeń. Dyscyplina, znowu nauki o kulturze fizycznej. I może też zrobię sobie kopię tego i wkleję od razu do dyscypliny habilitacji, żeby nie przepisywać, bo wiemy, że również z tej nauki się habilitował, z tych nauk. Uczelnia. I teraz mogę wpisać uczelnię w skrótowej formie AWF Warszawa. Też ją. I data habilitacji. To był rok 1995. Natomiast profesurę uzyskał w 2001 roku. Dobra. OK, wypełniłem wszystkie pola, do których mam dane. Jak widzicie, trzy pola z gwiazdkami, a więc takie quasi obowiązkowe, mocno sugerowane, zostały puste. Są to pola specjalność, alma mater i aktywność zawodowa. Ale jako wikipedysta wstawiający ten infobox mam prawo taką decyzję podjąć. Te gwiazdki to jest sugestia, do której nie muszę się zastosować. Nie jest to jakoś bardzo mocno obowiązkowe. Dlatego klikam wstaw, potwierdzam, że nie potrzebuję tych wymaganych pól, nie chcę ich wypełniać i wstawił mi się infobox. OK, infobox wstawiony. Wygląda chyba całkiem dobrze. Zwróćcie tylko uwagę, że w tym momencie grafika się dubluje. Występuje zarówno w infoboxie, jak i poza nim. Dlatego klikam na tę grafikę poza infoboxem i naciskam na klawiaturze przycisk Delete. I już. Jak widzicie, wstawianie infoboxów w Wikipedii, korzystając z edytora wizualnego, jest całkiem proste. Pamiętajcie o zapisaniu zmian.